Lech Wałęsa w szpitalu. Powodem poważne problemy z krążeniem. Były prezydent nie pojawi się w Warszawie na poniedziałkowej kontrmiesięcznicy. 10 lipca na krakowskim przedmieściu miał z Władysławem Frasyniukiem i Ruchem Obywatele RP demonstrować w obronie prawa do zgromadzeń. Tego dnia odbędzie się także, jak co miesiąc, kolejna miesięcznica smoleńska. W poniedziałek w gdańskim szpitalu Wałęsa będzie miał przeprowadzone kolejne badania. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku i gminy Supraśl musi dziś opuścić swoje mieszkania. Saperzy będą wydobywać znalezioną niedawno półtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Służby załadują ją na specjalny pojazd i wywiozą na poligon w Orzyszu. Tam ma być zdetonowana. Akcja potrwa kilka godzin i zakończy się około godziny 16. Wtedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ochrona klimatu i wolny handel. Te kwestie mocno dzieliły uczestników szczytu G20. Ostatecznie zdołano wypracować wspólną deklarację końcową. Nad spotkaniem przywódców najważniejszych gospodarek świata wisiała groźba, że uczestnicy nie zatwierdzą wspólnej deklaracji grupy G20. Powód? Sprzeciw prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdzono jednak nieodwracalność porozumienia paryskiego w walce ze zmianą klimatu i przyjęto do wiadomości niedawno decyzję USA o wycofaniu się z tej ugody. Polscy żużlowcy zdobywcami drużynowego Pucharu Świata. Na stadionie w Lesznie pokonali reprezentacje Szwecji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Polacy w składzie Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki i Patryk Dudek od początku zawodów nadawali ton rywalizacji. Nasi reprezentanci zapewnili sobie złoto na kilka wyścigów przed końcem turnieju. Srebro przypadło Szwecji, brąz Rosji. Zwycięstwo oglądał komplet 17 tysięcy widzów. To już 13 złoty medal Polaków w historii tej dyscypliny.